Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Kafe Tarnów. Dziś Państwa i moim gościem jest Andrzej Mróz, wójt gminy Wierzchosławice. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Zdążył Pan wójt już w tym sezonie rowerowym przyjechać się Velo Dunajec i wstąpić do rybitwy w Ostrowie, żeby sobie spróbować jakiegoś pysznego jedzenia? No to jakby rzeczby nie. Po pierwsze to mieszkam przy samej Velo i do Ostrowa mam niecałe 2 kilometry, więc doskonały pomysł, żeby się w ogóle poruszać, nie tylko do Ostrowa, ale poruszać w ogóle i poruszać tutaj tą turystykę, rekreację rowerową uprawiać, a do Ostrowa oczywiście jak najbardziej jestem praktycznie przynajmniej raz, jak nie dwa razy w tygodniu w weekendy, a tam rzeczywiście można zjeść, dobrze zjeść, można się napić, zawsze można tam zjeść karpia, także karp z frytkami jest również tam daniem, które jest możliwe do zamówienia. Zapraszam wszystkich chętnych również do skosztowania i karpia, i przebywania na terenie gminy Wierzchosławice w miejscowości, też w miejscowości Ostrów. Panie wójcie, no ale proszę powiedzieć, po otwarciu mostu na szczęście na Dunajcu, właśnie w Ostrowie łączącego gminę Wierzchosławice, spajając ją z powrotem jako jedną całość razem z Kępą, właśnie jest znacznie większe natężenie właśnie rowerzystów, dużo większe zainteresowanie rybitwą i tak dalej? Olbrzymie, olbrzymie. Ja już chyba wspominałem, że w pierwszy weekend po otwarciu mostu przejechało ponad 2600 rowerzystów przez Velo Dunajec, tam było zliczone, ale mnóstwo rowerzystów przyjeżdża do Lasów Wierzchosławickich, do Ostrowa, gdzie można i wjechać na Velo w kierunku północnym i zostać w Ostrowie, napić się coś, zjeść coś, pograć w piłkę siatkową, w koszykówkę. Także rzeczywiście jest to fajne miejsce, fajna atrakcja dla rekreacji. Dobra, turystykę i rekreację mamy odhaczoną. Teraz porozmawiajmy o kulturze, bo przed nami dwa duże wydarzenia w gminie Wierzchosławice. Doroczne dożynki oraz powrót do przeszłości, czyli Święto Karpia wraca do Wierzchosławic. Proszę powiedzieć, co ciekawego zaplanowaliście. No i zaprosić naszych trzech widzów, którzy nas oglądają, do tego, żeby wybrali się na te dwa eventy. No myślę, że to pan redaktor jest skromny, bo patrząc na te liczniki, to na pewno jest więcej niż trzech. Przejdę płynnie z Ostrowa do tych wydarzeń, o których pan mówi. Powiem, na Ostrowie był wspaniały koncert na Sobótkę, była impreza sobótkowa z puszczeniem Janków, gdzie wspaniały koncert zespół Zazula oddał, a również następne wydarzenia kulturalne to są dożynki, które w naszej gminie odbędą się 15 sierpnia. I oprócz oczywiście obrzędu dożynkowego będzie występował André. A 28 sierpnia będzie Święto Karpia, również duży festyn organizowany przez nas, festyn zorganizowany dzięki mieszkańcom, bowiem został on, dotacja do organizacji tego festynu została wygrana w ramach budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego i zebraliśmy odpowiednią liczbę podpisów. Mieszkańcy bardzo aktywnie zareagowali i otrzymaliśmy środki finansowe, także możemy zorganizować ten koncert. I tutaj gwiazdą wieczory będą baciary. Serdecznie wszystkich Państwa na te dwa wydarzenia do gminy Wierzchosławice zapraszam. Imprezy będą przy Centrum Kultury Wsi Polskiej. No właśnie, czemu tam, a nie promujecie rybitwy i tam tego fajnego, potężnego terenu, gdzie można ogromne wydarzenia organizować? Tak, myślę, że w następnych edycjach będziemy już tam realizować, bo wystarczy wejść na to stadion i można zrobić koncert, jak koncert na Wembley czy innych stadionach, bowiem jest tam na tyle miejsca, rzeczywiście miejsce jest doskonałe. Natomiast ten budżet obywatelski był składany 2 lata temu, kiedy jeszcze rybitwa nie funkcjonowała na takim doskonałym poziomie jak dzisiaj i we wniosku były złożone te lokalizacje, które będą realizowane, czyli przy Centrum Kultury, ale myślę, że ta ilość miejsca tam również wystarczy. A w następnych edycjach, jeśli oczywiście mieszkańcy będą chcieli głosować, a będzie nowa edycja na przyszły rok, to będziemy się raczej koncentrować z dużymi imprezami w Ostrowie. Kolejny temat mamy odfajkowany, czyli kulturę. Przejdźmy do... A właśnie, bo też tutaj podziwiam pana wójta, że mimo swoich przekonań antydiskopolowych i baciary też trochę taką nutę mają, trochę folklorystyczną, ale też często na playlistach diskopolowych się pojawiają, jednak mimo wszystko schował wójt swoją dumę, ambicje do kieszeni, dał to, czego oczekują mieszkańcy.
No może nie do końca jest tak, jak pan redaktor mówi, bo każda muzyka ma swoje miejsce, jeżeli tylko ma słuchaczy, to każda muzyka, każda działalność artystyczna znajdująca odbiorców ma swoje miejsce. Ja osobiście raczej wolę słuchać bluesa, jazzu, rocka, ale muzyka pop czy folk również ma swój urok, swój styl, swój rytm i jeszcze tutaj ta, przy tych dwóch zespołach ta nuta taka ludowa, troszeczkę pod góralszczyznę, ma to jednak również bardzo fajny rytm. Zresztą pełniąc poprzednią funkcję na obszarze tego województwa, miałem też często do czynienia z muzyką góralską i gdzieś tam w duszy ona się zagnieździła. To jest też fenomen, jeszcze trzymając się tych baciarów, że może być tak naprawdę tydzień po tygodniu w sąsiednich miejscowościach ich występ, a i tak jest murowane i pewne, że będą tłumy ludzi. No właśnie, jest to muzyka, która rzeczywiście się ludziom podoba. Myśmy w zasadzie rok temu już uzgadniali z baciarami tą imprezę. Jesteśmy zaskoczeni też, że tutaj inne gminy również poszły w tym kierunku, ale myślę, że jest to zespół, który rzeczywiście przyciąga dużą publikę i na pewno do nas też ludzie zawitają. No i oczywiście zapraszamy. Dobra, panie wójcie, porozmawiajmy o tym, co się buduje, remontuje i dzieje inwestycyjnego w gminie Wierzchosławice. Dom ludowy w Komorowie jest już otwarty, no ale nie będziemy o nim mówić, bo był materiał wideo na naszej stronie internetowej dotyczący właśnie tego fajnego obiektu po remoncie. No zróbmy krok dalej. No co teraz? Co na te półrocze macie zaplanowane? W tej chwili prowadzimy przetargi w ramach programu Nowy Polski Ład. Nie ukrywam, że ceny, które oferują firmy, no niektóre są, powiem wprost, z kosmosu, ale w ramach ustawy o zadaniach publicznych korzystamy z wszystkich przewidzianych prawem procedur i myślę, że niebawem wyłonimy wykonawców. A przypomnę, że te inwestycje to miały być częściowe remonty szkół. Natomiast w drugim Polskim Ładzie otrzymaliśmy dotacje na remonty dróg gminnych i następny etap remontów szkół. I w tej chwili przygotowujemy się do kolejnych przetargów na realizację tych inwestycji. No myślę, że jeżeli będą następne nabory z Nowy Ładu, również mamy pomysły na poprawę infrastruktury komunalnej w gminie Wierzchosławice. No bo tam, jak pamiętam, jeszcze przed tą pierwszą edycją, to chodziło panu po głowie remont między innymi Centrum Kultury w Wierzchosławice. Tak, my mamy przygotowane wiele projektów i tych projektów do różnych naborów organizowanych nie tylko w ramach Polskiego Ładu, ale naborów marszałkowskich. Przypomnę, w tamtym roku wyremontowaliśmy boisko przy szkole w Łętowicach, czy w tej chwili budować otwartą strefę aktywności, bo taka jest właściwa nazwa tej siłowni plenerowej w miejscowości Bogumiłowice. Mamy oczywiście przygotowane projekty na remont Centrum Kultury Wsi Polskiej, na remont budynku Urzędu Gminy, na budowę parkingu wokół Urzędu Gminy, który jest niezbędny do realizacji. I tych projektów przygotowujemy naprawdę dużo, składamy je do wszystkich możliwych konkursów. No, na wszystkie oczywiście nie dostajemy dotacji, ale tych dotacji wydaje mi się, że przez ten okres 3,5-letniej kadencji udało się dość dużo mimo wszystko dostać, mimo że jesteśmy w okresie między perspektywami. Skończyła się perspektywa unijna poprzednia, jeszcze nie ruszyła poprzednia. Brak perspektyw teraz. Nie, no perspektywy są, bo jest kwestia uruchomienia nowej perspektywy budżetowej w Unii Europejskiej i te środki powinny być już kontraktowane najprawdopodobniej w przyszłym roku i będziemy mogli z dużo większymi możliwościami pozyskiwać te środki. W tej kadencji akurat mojej, między tymi dwoma perspektywami budżetowymi unijnymi, te środki, które otrzymywaliśmy, no były w zasadzie już takie resztkowe, bo grube pieniądze na duże zdania zostały wydane wcześniej. Niestety nie złożono wcześniej odpowiednich wniosków. Ale nie macie na co narzekać. Ale i tak wydaje mi się, że dobre projekty składane, dużo tych projektów zostaje pozytywnie ocenianych i dużo udało się już gminie zrobić.
Czy patrząc czysto teoretycznie, no po tej kadencji spokojnie mógłby pan sobie odejść drugi raz już na emeryturę, po tej strażackiej, teraz na emeryturę wójtowską, ale mówię pod tym kątem na zasadzie takiej, że no zostawia pan po sobie pomnik w postaci wyremontowanych wszystkich szkół, nie? To, z czego się nie udało robić od nowości, bo te szkoły nie były remontowane od nowości, w jednej kadencji no uda się to zrobić. To, czy wszystko zrobimy do tej pracy i tych zaległości jest mnóstwo w budynkach komunalnych. No, świeżo zrobiłem statystykę, mimo że nie robiliśmy jakichś dużych programów, na przykład drogowych, to w ciągu tych 3 lat wyremontowaliśmy 15% dróg gminnych, więc wydaje mi się, że to dość nieźle. Tu nie chodzi o pomnik, tylko chodzi o to, że jak remontowaliśmy szkołę podstawową w Rudce, no to jeżeli zostałem wójtem i do tej szkoły pojechałem, jestem jej absolwentem, to w zasadzie niewiele się zmieniło od czasów, kiedy ja byłem absolwentem tej ósmej klasy. I tą szkołę udało się rzeczywiście kompleksowo wyremontować. Myślę, a było jakieś uroczyste otwarcie, bo nigdzie nie widziałem przecięcia wstęgi? Nie było przecięcia wstęgi, bo w czasie procesu remontowego firma, która wygrała przetarg, niestety nie realizowała właściwie tego zamówienia i z tą firmą zerwaliśmy umowę, musieliśmy od nowa zrobić inwentaryzację i w tej chwili nowa firma, która dokańcza już w zasadzie tylko takie, cyzeluje te pojedyncze jeszcze rzeczy do zrobienia, powinna niedługo budynek już przekazać i myślę, że na otwarcie roku szkolnego 2022-2023 dokonamy symbolicznego przejęcia wstęgi, ale oczywiście obiekt funkcjonuje, jest ładny, ładniejszy, ciepły, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i ta uroczystość oficjalna, może już nie z jakąś pompą, ale żeby zasygnalizować, tak jak pan mówi, żeby zobaczyć, że rzeczywiście zostało coś zakończone, jakiś etap prac został zakończony, będzie na początek roku szkolnego. Dobra, to już wiemy, gdzie będzie gminna inauguracja roku szkolnego w tym roku. Panie wójcie, zbliżając się powoli do końca, jeszcze zapytam się pewnie o to, co panu jest, pomijając te wszystkie inwestycje, najbliższe sercu, czyli nowy samochód dojechał wreszcie do OSP w Wierzchosławicy. No jak się podoba panu i strażakom ta nowa fura? No nie ukrywam, że mi jako strażakowi jest to miłe sercu. Nie samochodów oczywiście w swojej karierze zawodowej to naprawdę kilkadziesiąt, jak nie ponad setkę kupowałem osobiście. I przy tworzeniu jakby specyfikacji tego samochodu również starałem się druhom pomóc, bowiem samochód jest przeznaczony bardzo dużej części się jego wyposażenie i możliwości pod akcję na autostradzie. To jest jednostka, która około 80 razy rocznie wyjeżdża do zdarzeń na autostradzie A4. Autka osobiście jeszcze nie widziałem, dzisiaj jadę go zobaczyć, bo akurat jak przyjeżdżał, był przywożony, to byłem na urlopie. Gmina oczywiście w znaczącym sposób dofinansowuje zakup plus środki MSWiA i Funduszu Ochrony Środowiska, ale samochód jest naprawdę potęga. Jest dobrze wyposażony, mocnym silnikiem, z napędem na 4 koła, z wydajną autopompą, z działkiem. No naprawdę samochód pełni profesjonalny i myślę, że jest dokładnie taki sam jak w państwowej jednostce, więc będzie służył długie czasy jednostce. A to takim jakby kwiatuszkiem jest to, że jest to od lat pierwszy nowy samochód w jednostce OSP Wierzchosławice i w ogóle w gminie. Większość samochodów, które w tej chwili są, była przekazywana jako wycofane, używane przez Państwową Straż Pożarną, gdzieś jakby no, też jakiś tam miałem w tym udział, będąc komendantem czy w Tarnowie, czy w Krakowie, ale nowy samochód jest to nowa jakość. Myślę, że druhowie tutaj ten zapał, energia rzeczywiście wzrasta, bo to bardzo motywuje. Oglądałem oczywiście filmy, zdjęcia z przyjazdu tego samochodu, widzę ten entuzjazm. Uważam, że warto, a tak naprawdę powiedzmy sobie wprost, to ten samochód jest tak naprawdę dla społeczeństwa, bo strażacy muszą dzisiaj mieć narzędzie. Muszą mieć narzędzie. W dzisiejszej technologii no, trudno jechać wozem konnym do pożaru czy do wypadku. Dzisiaj wymagane są przy takim postępie cywilizacyjnym, musi za tym rozwojem gonić sprzęt ratowniczy. I to jest bardzo nowoczesny sprzęt ratowniczy, bardzo nowoczesne narzędzie dla strażaków ochotniczych Straży Pożarnej w Wierzchosławicach, aby mogli skutecznie nieść pomoc i ratunek. No i w piątek przyjechał samochód i już następnego dnia strażacy mieli pełne ręce roboty. Nawałnica przeszła przez gminę Wierzchosławice, mocno uszkadzała.
pytając między innymi drzewostan przed Centrum Kultury Wsi Polskiej, no i przed Urzędem Gminy, tam wyrwało drzewo z korzeniami. Na szczęście nikomu się nic nie stało. No właśnie, duże są straty? Na szczęście nie. Na szczęście nie, bowiem te drzewa, akurat w Urzędzie Gminy drzewo położyło się od Urzędu Gminy, także nie uszkodziło budynku. Przy centrum tych drzew trochę połamało, ale była jakaś ławka uszkodzona, czy na jedną z posesji padło, więc jakby też drzewo złamało się i spadło na kościół parafialny w Wierzchowicach, ale jakby te szkody spowodowane przez te upadające drzewa nie były znaczne. Tak naprawdę największym kosztem to było bezpieczne usunięcie tych drzew, zdjęcie ich z tych domów, posesji, ławek, także nie zerwało dachów. Mimo tego, że to wyglądowało katastroficznie, bo przez centrum można powiedzieć, że tutaj przeszła trąba powietrzna, no i te drzewa to naprawdę nie były drzewka. To były potężne drzewa i ta siła wiatru musiała być niesamowita. No i złamało je, wyrwało je z korzeniami lub połamało. I co ciekawe, 3 lata temu poprzez o wiele mniejszej wichury zerwało dach na Centrum Kultury Wsi Polskiej, tą piramidę, a wymieniliśmy tą piramidę na nowoczesną, nic się nie stało. No to rzeczywiście dobrze była zrobiona i ta wymiana tego dachu była rzeczywiście wskazana. Na koniec, skoro mamy wakacje, to jeszcze wrócę do, że powiem, może trochę sportu, trochę rekreacji, trochę turystyki. Gmina Wierzchosławice, no odkąd pamiętam, za pana kadencji organizuje półkolonie, czy nie, w ferie zimowe i też w lecie. No jak to teraz wygląda w tym czasie, kiedy wreszcie można już pełny program realizować z racji braku obostrzeń covidowych i no można szaleć. Ile dzieci w tym roku korzysta z tego, z waszych usług? W tej kadencji to wspólnie to z Radą Gminy uważamy, że no trzeba inwestować w przyszłość narodów dzieci. Trzeba dać im możliwość spędzenia wolnego czasu, rozwijania się sportowo, nie tylko siedzenia za komputerem, bo dzisiaj tak naprawdę dziecku wystarczy dać laptopa, tablet czy smartfona i ciężko go od tego oderwać. Więc trzeba dzieciom pokazać inny sposób spędzania czasu. Ponadto COVID spowodował, że te dzieci jakby straciły pewne takie kontakty, no i też jakby no, ta chęć tego ruchu też spadła. No i trzeci aspekt, że w wakacje trzeba dzieciom zapewnić możliwość właśnie poznania czegoś nowego, ale też rodzicom dać możliwość, żeby mogli pracować, nie musieli brać urlopów, a wiedzieli, że ich pociechy są odpowiednio zaopiekowane. I tu Centrum Kultury Wsi Polskiej zorganizowało półkolonie od lipca przez cały lipiec. Około 150 dzieci, co 50 dzieci brało udział. Akademia Piłkarska w Wierzchowicach, też stowarzyszenie Nowy Twór, w którym gra w piłkę, trenuje piłkę nożną około 100 dzieci. W tej chwili jest nad morzem na kolonii piłkarskiej 10-dniowej i jeszcze po powrocie końcem sierpnia również będzie jeszcze półkolonia, a w międzyczasie grupy też trenują. Także gmina otrzymała nagrodę w związku z przyrostem szczepień na COVID. Otrzymaliśmy nagrodę 500 tysięcy złotych i też z tych środków finansowych możemy finansować tego typu atrakcje dla dzieci. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem w kolejnym odcinku programu Kafe Tarnów był wójt gminy Wierzchosławice, pan Andrzej Mróz. Dziękuję i do zobaczenia. Pewnie spotkamy się po dożynkach i po święcie karpie i sobie wtedy podsumujemy te fantastycznie zapowiadające się imprezy. Dziękuję bardzo. Zapraszam wszystkich oglądających na dożynki 15 sierpnia i na święto karpia 28 do Wierzchosławic. Zapraszam. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Również zapraszam. Do zobaczenia.